jump for the shit. Off top when I speak, all cap with the speech till they caught up in the rapture. I'm so out of line with the phrase game. Cześć kochani, witam was serdecznie w nowym filmie. Za oknem jest szaro, buro i ponuro, a ja już chcę przywołać wiosnę, więc dzisiaj zróbmy sobie jakiś ciepły makijaż, przy okazji testując paletę. Paletę drogą, bardzo drogą. Jest przepiękna, pięknie wykonana. Kolory też są przecudowne, bardzo ciepłe, bardzo słoneczne. Ale słuchajcie, jej cena... to, wchodzę tutaj na stronę Sephory, 489 zł, więc naprawdę sporo. Ja miałam przyjemność poznać Nataszę Denone osobiście. Opowiadała, dlaczego też te kosmetyki są takie drogie. Tutaj chodzi o jakość, o produkcję włoską i tak dalej. Natomiast no, przetestujemy sobie teraz, czy dają sobie tak świetnie radę, że naprawdę warto jest wydać te 490 zł, bo jest to naprawdę bardzo, bardzo dużo. Co do samej palety, no wygląda pięknie, naprawdę wygląda pięknie. Tutaj jest tak jakby sky, coś takiego, pięknie wytłoczona nazwa. Wszystko jest wykonane z takiej pianki, więc cienie są też bezpieczne. Magnes jest bardzo mocny, naprawdę wręcz ciężko jest tutaj rozdzielić. Stefanie, co to za odgłosy? Chyba odkryła. Stefa! Jak zwykle zakłócenia. Już wracam do tematu. Za zakłócenia przepraszam. No, trudno, tak już jest przy kocie. Bardzo ciężko ją rozdzielić. Znaczy może nie tak bardzo ciężko, ale ciężko. Czuć, że po prostu ten magnes mocno łapie dwie części palety, gdzie z jednej strony jest lusterko, tutaj jeszcze nie odkleiłam folii, więc jest one takie trochę matowe. Mamy folię zabezpieczającą te cienie, więc nie brudzi się lusterko ani cała paleta tymi cieniami. Przy okazji mamy też nazwy pięknie wypisane na tej folii. No i cienie. Piękne cienie, mamy tutaj maty, mamy tutaj błyski, naprawdę odcienie są piękne, zobaczcie, że ona nawet nie była macana przeze mnie, jest całkowicie nowa, więc to pierwsze wrażenie, mam nadzieję, że będzie dla was takie mocne i potrzebne, zdecydujecie, czy warto ją po prostu kupić, jednak zainwestować tak ogromną kwotę w paletę cieni. To sobie podsumujemy, ale przejdźmy teraz do makijażu. Całą bazę makijażu mam już gotową, czyli mam podkład, korektor, mam wymodelowaną twarz, brwi zrobione i na powiekach jest korektor Catrice Liquid Camouflage, który jest przypudrowany pudrem Laura Mercier. To jest mój standardowy makijaż, tak robię na co dzień, więc nie nakładam też żadnej bazy. U mnie cienie się ładnie utrzymują na takiej bazie właśnie z korektora i zobaczymy, czy te cienie dadzą radę, czy ta pigmentacja jest na tyle mocna, że na samym korektorze będzie to pięknie widać. Wiadomo, że na mokro zawsze wszystko jest o wiele bardziej intensywne, ale tutaj sprawdzam to tak, jak robię to zawsze i myślę, że wy też nakładacie często swój makijaż na korektor, bo tak jest najszybciej. Jeżeli używacie bazy, no to też sobie to tak możecie przetestować jak najbardziej. Dobra, łapię za jakiś pędzelek, za jakiś puszek Blended 223. No i co? Sprawdźmy jakiś przejściowy odcień, czyli może najpierw ten, Bermuda. Załamanie powieki. To nie będzie jakiś tutaj, wiecie, cut, crease i tak dalej. Nie będę robić raczej takiego instagramowego makijażu. Zaraz wychodzę z domu i raczej moja stylizacja będzie taka neutralna, naturalna, delikatna, więc tutaj nie chcę makijażem odciągać uwagi od reszty. Podkreślam załamanie powieki i zobaczcie, taki jasny cień, a on naprawdę jest ładnie widoczny, pięknie, myślę, że będzie wyglądać w takim dziennym, subtelnym makijażu. Na skórze wygląda naprawdę bardzo ładnie. Ten sam cień nakładam też na dolną powiekę. Schodzę z nim nisko. Okej, jest baza, jest podstawa, to może teraz ten odcień.
Sinai. Wzmacniam załamanie powieki. Chyba zrobię makijaż dzisiaj w stylu Spotlight. Będzie to takie smoky ciepłe, rozmyte. Bardzo ładny jest ten odcień. Tutaj niewiele nakładam na pędzelek. W sumie tylko dotykam cienia. Używam tego samego pędzelka, którym nakładałam ten pierwszy cień. Blenduję do góry. Z tym pierwszym cieniem. No i mamy ładne przejście. Góra jest zabezpieczona. No i teraz dół. I znowu nakładam ten cień trochę poniżej. Dolna powieka raczej będzie intensywna, tak mi się wydaje, bo chcę zakryć moją przesuszoną skórę pod okiem. Nakładam dzisiaj krem, robiłam maskę, robiłam wszystko, żeby nawilżyć skórę pod okiem, ale po prostu obecny czas i to przejście na wiosnę jakoś po prostu tak strasznie działa na moją skórę. Ona jest tak sucha, że tutaj najlepsze kosmetyki nie pomagają. Niestety, więc sobie tutaj zakryję cieniami troszkę te moje zmarszczki. Jest tak dużo pięknych odcieni, że powiem wam, ciężko się zdecydować. Może ten brąz. Delikatne dotknięcie pędzla i pigment już jest bardzo duży. Nakładam go w zewnętrznym kąciku. Na razie wklepując. Tak, kocie? Nagrywam znowu, tak? I zaniedbuję kotka. Widzicie, no, tak to już jest. Co, Stefa, jeszcze powiesz, co? Aha. Tak? O, wskakuje mi tu. No, wskakuj. Chodź. Hop. No, hop. No, hop. Dasz radę. Mam kota na planie. Dobra, zaraz sobie tu chodź, a pani będzie pracować, nagrywać. Ale chodzisz mi po klawiaturze, kochanie. Już, już. Raz, raz. Z klawiatury. Tu. Tu będziemy chować, ok? No wybaczcie, no gwiazda musi zawsze gwiazdożyć, wbić się na plan, pokazać chociaż swój ogonek, bo nie byłaby sobą. Ty jeszcze masz do dodania jakiś komentarz może w sprawie tego testu cieni, nie? Okej, wychodzę trochę z tym cieniem powyżej. Łącząc się z tym ciepłym bardzo brązem. No i wzmacniam sobie cały czas. Chcę, żeby tu było intensywnie. Tutaj wychodzę jeszcze wyżej. Ogon. Zaraz mi coś tu zrzucisz niechcący. No. Czego ty tu szukasz? No to się pokaż tu wszystkim, skoro tak... Nie chcesz? Nie. Zobacz. Wszyscy cię kochają tutaj. Taka jestem słodka. I tak przeszkadzam, nie? Już? Naoglądałaś się? Pokazałaś się? No. Dobrze, więcej tego brązu chcę. Więcej, więcej. Więcej, więcej. Tu jeszcze może trochę przejście takie w załamaniu. Ale mam teraz sierści na sobie, słuchajcie. To nie był dobry ruch. A no to przyciemnimy jeszcze odrobinę. Tu dosłownie muska, żeby ten brąz nie był jakiś ekstremalnie mocny w tym kąciku wewnętrznym. Tutaj zostawię miejsce na rozświetlenie. Ale trochę przyciemnimy. Wewnętrzny kącik.
wzmacniamy, wzmacniamy. No i jeszcze dolna powieka. Cały czas używam tego samego pędzla, a zobaczcie, jak te cienie pięknie się nakładają. Nic tutaj faktycznie się nie dzieje. Wszystko się łapie, nic się nie sypie. Tylko pamiętajcie, żeby nie nabierać za dużo tych cieni na pędzelek, bo to jest mocny pigment. Musicie przy takich cieniach uważać zdecydowanie. Można jeszcze mocniej wzmocnić ten makijaż, tak używając tego odcienia. On wydaje się taki bardziej ziemisty, więc jeżeli chcecie wzmocnić, przyciemnić, no to jeszcze odrobinę w ten zewnętrzny kącik można tego cienia włożyć. No i teraz już polecimy z kolorami. Chciałabym bardzo żółć i czerwień tutaj dołożyć, bo jest intrygujący ten odcień, co najmniej. Biorę pędzelek. I teraz mam jeden tutaj ciemny, z ciemnym włosiem, bo wszystkie pozostałe mam białe. A do takich odcieni pamiętajcie, że białe włosie naturalne zawsze się zabarwi. Więc co teraz? Teraz kolor żółty. Żeby było bezpiecznie, nałożę najpierw kolor żółty na środkową część powieki i sprawdźmy, czy to jest żółty, żółty. Proszę Państwa, tak, to jest ten moment, kiedy ja się cieszę, bo on jest żółty, żółty. Bardzo ciężko jest tym odcieniem w paletach. Czasem ten żółty, to on od razu niknie na powiece. Tutaj nie mam żadnej bazy, białej bazy, ani takiej, która podbija kolor żółtego odcienia, a on jest widoczny. Czyli jest naprawdę dobrze. Zostawiam ten żółty pasek tutaj i chcę jeszcze dołożyć czerwieni, więc chyba wrócę do tego poprzedniego pędzelka, którym by to... No dobra, tym nałożę, tylko oczyszczę z żółtego odcienia. No i kolor czerwony. Ja tak szukam tych pędzelków, bo wierzcie mi, chyba z 300 pędzli czeka do mycia. I nie mam kiedy tego zrobić, więc używam tych, które są jeszcze czyste. Po prostu. No ta czerwień nie jest taka czerwona, czerwona, ale jest widoczna. Jest widoczna i mi osobiście się podoba. Tutaj też trochę tej czerwieni. O, jest. Pomarańcz. Jeszcze tutaj trochę, trochę, trochę. I tego żółtego zaraz dołożę. Kolejny cień pomiędzy czerwień, odrobinę na czerwień i trochę na odcień żółty. Tutaj go wciskam, jest naprawdę bardzo ładny i jest widoczny. Zobaczcie, mamy dwa bardzo podobne odcienie. Ten czerwień też nie jest aż tak ciemny i intensywny, a mimo wszystko te odcienie się ze sobą nie zlewają. Można je tu dokładać, nakładać na siebie, a one są w dalszym ciągu widoczne. To jest naprawdę duży plus cieni. Tutaj jeszcze dołożymy czerwień. Tak, zdecydowanie. Więc tu, tutaj ten odcień. Jeszcze chciałabym go nałożyć na dolną powiekę, bo on przecudownie podkreśli moją tęczówkę. Więc tu mamy pomarańcz. I odcień żółty, wracam do niego. Oczyszczam lekko pędzelek. No i blenduję ten żółty cień w jedną i drugą stronę bardzo, bardzo delikatnie, żeby zrobić płynne przejście. Teraz widzę, że Stefcia się położyła tutaj na takim skrawku materiału na ziemi w moim studio i czeka, aż pani przestanie kręcić
i daję jeść. Dodajmy trochę błysku, a błysku tutaj na dolnej powiece. Ja bym zostawiła górę w matach. Podoba mi się ta góra w matach. Ciekawie to wygląda. Więc glitter primer. Mogłabym spróbować na sucho nałożyć te cienie, bo one się wydają takie dosyć mokre. Ale chciałabym tutaj wzmocnić intensywność i naprawdę zrobić efekt wow, więc błyski zazwyczaj przyklejam na glitter primer. Nie jest to u mnie nic nowego. I sądzę, że większość z Was ma glitter primer. To jest coś, co zdecydowanie trzeba mieć. Dobrze, jakiś mniejszy pędzelek. Co to jest? Glam Brush chyba? Nie. I Uno. Proszę bardzo. Tutaj ten jasny odcień złota się ledwo nabiera na pędzelek. Musi być taki dosyć mokry i zbity, ale sprawdźmy tutaj. A nie, jest widoczny. Więc nakładam go w wewnętrznym kąciku. Tak myślę, żeby go jeszcze trochę tak do góry przełożyć. Tak na to cieniowanie górne, żeby cały kącik był błyszczący. Całkiem spoko to wygląda. Chociaż nakładając go tu na mokro teraz, już na te cienie, ten błysk nie chce się aż tak łapać. Sądzę, że gdybym nałożyła palcem, efekt byłby lepszy. No oczywiście, że tak. Musicie często sobie testować różne metody nakładania cieni, czym się lepiej nakłada dany odcień, bo nie zawsze błyski dobrze jest nakładać właśnie pędzlem. Nie zawsze się one łapią, bo tutaj konsystencja jest taka trochę mokra. I jakoś tak na puszysty pędzel nie chce się nabrać. Ale jeszcze spróbujmy tego tutaj odcienia. On mnie kusi bardzo, bo to jest takie super ciepłe złoto. Wow! Wow! Jaki to jest piękny odcień. Naprawdę już dawno nie widziałam tak pięknego odcienia. Rewelacja. No tutaj nie muszę nic dodawać. Naprawdę chyba najładniejszy odcień, gdybym miała wybierać jakiś ulubiony z tej palety, to byłoby to. Jak on się nazywa? Mandarin. O, i w sumie jest taki kolor mandarynki z dużą ilością złota. Naprawdę odcień jest przecudowny. Przecudowny. Rewelacja. No i będę się tak zachwycać teraz tym odcieniem. Chciałby się go dodać więcej. Może tylko tak delikatnie dotykając jeszcze tutaj górę. No dobrze. To jeszcze tutaj. Ciekawa jestem, czy to jest biel z takim odcieniem złota. Czy ja mam tutaj jakiś maluteńki pędzelek? Błagam. Tu jest coś małego. Może by się udało trochę nałożyć tego cienia w samym wewnętrznym kąciku. Tak. Odrobinka tej bieli, która ma złote drobinki w sobie. I tutaj mamy jeszcze takie mocniejsze glow, odświeżenie. Dobra, tak się prezentuje cieniowanie. Ja teraz sobie szybko wytuszuję rzęsy, przykleję sztuczne i przejdziemy sobie do podsumowania. No i mamy efekt już po. Tak się prezentuje cieniowanie. No i powiem Wam, że jakość jest rewelacyjna, naprawdę jest świetna. Blendowanie to jest czysta przyjemność. Tutaj naprawdę nie ma większych problemów z tym, żeby połączyć kolory ze sobą, żeby stworzyć ładne przejście, czyste przejście. Nic się nie sypie, a przynajmniej mi się nic nie osypało. Raz, no wiadomo, że też mam wprawę w cieniowaniu, natomiast
formuła tych cieni, ona jest taka bardziej zbita, gęsta, lekko mokra, więc przykleja się dobrze do pędzla i trudniej jest sprawić, żeby się wszystko osypywało. Natomiast co do samej ceny i jakości, to fakt, to się zgadza. Jeżeli czekacie na jakieś moje porównanie do innych palet, no to na pewno zdecydowanie jest to jakość według mnie lepsza od Huda Beauty czy Anastazji, tym bardziej obecnej. Co do jakości cieni, zdecydowanie jest warto zainwestować w taką paletę niż na przykład w paletę Anastazji czy Huda. Takie jest moje osobiste zdanie. Ale jeżeli po prostu chcecie w kufrze mieć świetnej jakości palety i zaczynacie kolekcję swoich palet, to ja bym radziła te ponad 400 zł, prawie 500, tak? Prawie 500, rozłożyć sobie na kilka miesięcy i kupić kilka palet Glam Shop albo Affect, bo ta jakość jest bardzo porównywalna, tu naprawdę jakość cieni jest świetna. Więc w zależności od tego, co chcecie, czy chcecie sobie dokupić drogą, świetnej jakości paletę do kufra, czy dla własnego użytku, to wtedy jak najbardziej śmiało polecam Wam serdecznie, ale jeżeli chcecie w kufrze mieć kilka palet, kolekcjonować, zbierać te palety, uzupełnić swój kufer w dobre jakościowo palety, to tutaj spokojnie możecie rozłożyć tę kwotę i za prawie 500 zł kupić świetne palety z Glam Shop, czy właśnie z Affect. Takie jest tylko moje zdanie, muszę to dodawać kilka razy, żeby nie było teraz, że skreślam, czy porównuję, czy promuję jakieś marki. Nie, to nie o to chodzi, bo to naprawdę jest świetna paleta, ale zdaję sobie sprawę, że jest ona zdecydowanie zbyt droga dla większości osób, tym bardziej wizażystów, którzy zaczynają. Tutaj trzeba kalkulować, co jest bardziej opłacalne, co nam się zwróci w tych makijażach, no i początki są trudniejsze, więc spokojnie. Tak jak mówię, są inne marki, które te palety mają tańsze, a jakość jest bardzo porównywalna, jak nie taka sama, czasem nawet lepsza. Tutaj moja ocena jest jak najbardziej pozytywna. Ja tutaj nie mam się absolutnie czego przyczepić co do jakości. Jestem zadowolona z tego looku, jest taki bardzo nietypowy. Dołożyłam sobie kolczyki, które otrzymałam od jednej z Was. Są ręcznie robione, więc niestety no, nie polecę Wam żadnego sklepu. Ja się teraz ubieram, wybiegam na event, więc fajnie, bo jestem wymalowana i mogę wyjść na miasto. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że ten filmik był dla Was pomocny. Dajcie znać oczywiście, co sądzicie o tej cenie, o jakości, o tej palecie, czy macie, czy chcecie, czy polujecie na nią. Jestem bardzo ciekawa Waszej opinii. No i to tyle z mojej strony. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. No i zobaczymy się już wkrótce w następnym filmie. Pa, pa.